Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Niebrannika, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a i gramy sobie w trybie rankingu, bo czemuż by nie, zaklęconą talią, bo czemuż by nie, dawno nie grałem w tym trybie, także nie wiem w sumie czego się spodziewać. Jest trochę przed wydaniem nowego dratku, więc nie powinno być jakoś masakrycznie trudno. Talia w teorii była w miarę kompetentna, jeśli można tak powiedzieć. No i świetnie. I trafiliśmy na Mirror Match. Tak na dzień dobry. To byłoby zabawne. To byłoby naprawdę zabawne. Gdybyśmy na dzień dobry trafili na Mirror Match. Tego naprawdę nie reżyserowałem. Okej, może nie. Tam taram tararam tam taram. Dobra. Jednak nie. Mamy szansę, słuchajcie, jest nadzieja. Pierwsza krew. Cios za cios, wet za wet. Niestety w ten sposób gościu wygra. Bo zaczął. O wow, o pięknie. A w sumie ja to chcę chyba to zagrać. A może to? Nie, to. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Na to liczyłem. Słowa znaczą więcej, gdy towarzyszy im oręż. Niesamowite. Tia! Bardzo niesamowite. Zobaczmy więcej kart. Ziomek ma 10 kart, więc musi coś zacząć rzucać. No dobra, ale z tym sobie poradzi. O, na dwa metody. Dwie metody możemy sobie poradzić. Albo jedno zaklęcie, albo dwa. Myślę, że chcemy zagrać to. Myślę, że chcemy zagrać to. Chcemy smoka dostać. No, jest ok. Ja tak teraz z boku patrzę, bo mi mikrofon centralnie zasłania. To jest jedna rzecz, której nie opanowałem w moim setupie nagrywania chyba za dobrze. Że mój mikrofon jakby jest tak, że jest prawie na połowie wysokości ekranu, tak jak siedzę. Albo powinien być wyższy. I wtedy byłoby pięknie. Albo ten mikrofon powinien być niższy, ale to wtedy miałbym go na kolanach. Nie widać go. Ale on tu jest. Jest i ma się dobrze. W sumie służy mi ładnych parę lat. Tak sobie myślę. 4 lata już. No. Tak mi się wydaje. Nawet dłużej może, bo ja go chyba przywiozłem z poprzednich razów, z Polski. O, Holender, nawet nie pamiętam teraz. Czy go kupowałem w Stanach, jak przyjechałem tutaj na stałe, czy jak byłem w Polsce. No nieważne. Ważne jest to, że ziomek chce mi zabić... O, żywiołaki. Interesujące. Myślę, że okej. Okay. W następnym turze myślę, że moneta i to. Albo no dwa zaklęcia mi brakują do mocy wywyższenia, więc muszę to mieć na uwadze też. No dobra. To mi się podoba. Nie ukrywam. Wprawdzie trochę mnie martwi wybieranie celów losowo. W kontekście tego, że i moneta jest niestety też zaklęciem. To jest drugi mankament, który mi się nie do końca podoba. Oczywiście, że trafiło tak jak chciał, no.
Gdzie tu sprawiedliwość? Więc chyba zaatakuję wpierw jego. Aha, tylko że on nie ma w sumie sekretu żadnego. Okej, to nie muszę jego atakować. Dobra, zobaczymy co mi się tu stanie. Okej, no kombinował tak, żeby dostać jak najwięcej zaklęć i nie zdążył. Uła. To mu nie wyszło. Mam wrażenie, że to mu nie wyszło. Pyk. Chcę dwa zaklęcia zagrać tak naprawdę. Pyk. Spoko. Pyk. Ile mam kart? Dużo. Ale nie śpieszy mi się. Tak! Tego się niestety obawiałem i mi się karta spali. Tam do licha. Tak, kręcimy głową. Nie podoba nam się to. Papa. Nie lubię cię. To nie jest dwuczar. Już. To się też trochę zmieniło. No, okej, nic więcej nie zrobię. Ale dobrze, że się spaliło wybuch Apexu, a nie coś cenniejszego. Mnóstwo tego. Okej, gościu teraz idzie w zaklęcia. No dobra. Pokaż kotku, co masz w worku. Wow, nie? Po prostu sprawiedliwości. Niesamowite. Ech, pozostawię to bez komentarza. Mógłbym go zabić, ale czy chcę go zabić? A może chcę. Sporo zaklęć potraciłem, zgadza się. Ale ja się pod ewokację mantra przygotowuję. Jak mam być szczery. O wow. Ktoś tu ma zdecydowanie dużo sekretów. Dobra, co to kontrzaklęcie? Nie, kolejny portal. Okej, to jest spoko. Tu będzie pułapka. O, wyparowanie. Jeszcze ciekawiej. A ten drugi się nie aktywuje? A, nie aktywował się. Szkoda. Bo tak mi się wydawało właśnie, że się zbliża. Też mam sekret. Ale chyba chcę zagrać to. I chcę zagrać zamrażanko. Dostanę smoka. W nagrodę, że tak ładnie rzucam zaklęciami, dostałem smoka. O, ciekawe. Nie wiem, co to ma dać. Ale było. Ciekawe. O, pokażcie mi jakieś zaklęcie. No nie, ewidentnie to jest chyba najlepsze. Znaczy to też nie jest złe, ale to jest łatwe do zabicia. A może nie.
To powinno mnie ustawić. Na wystarczającym pułapie. Dobre zagranie. Tak. A, walczymy, walczymy. Dobrze, podoba mi się to. Lubię to. I się podda. Okej. Okay. Dwa postole jakby miała jak zadać to. O! Nieźle. A, myślę, że jakby miał pułapkę obrony ogniowej, to by strzelił jeden tu. Żeby dostać tylko od jednego z nich. Ale tak poza tym to dobre myślenie. Z drugiej strony chcę wykorzystać maksymalne zaklęcia z ewokacji. Aaa. Tak, nie. Tak, no myślę, że obronę ogniową ma w sobie. Także to jest po prostu atak za 3 i wszyscy giną. Tak, tego się spodziewaliśmy. To jest nie najgorsze, ale zobaczmy, co nam się za stronnicy trafią. To jest fajne. Ale zaczniemy od tego. Czy mam smoka? Nie mam smoka. To mi się bardziej podoba. Dzień dobry. Spoko. Jest na pewno w stanie zabić jedną z tych harpii. Pytanie, czy drugą? Myślę, że drugą też, ale... No na pewno jest to sytuacja ciekawa. Dobrze gościu zagrał ewokację w dobrym momencie. Dobre karty mu się trafiły. Nie. Tak się nie będziemy bawić. Czy masz 3 zaklęcia? Nie masz. Oj. To trochę dupa. Przepraszam za wyrażenie. Wszyscy giną. Straszne, tylko że to jest 6 i 6. To jest 12. 2 punkty obrażeń, no nie trafię. Więc póki co strzelę tak. To jest za groźne. To jest zdecydowanie za groźne. W miarę jestem spokojny. Okej. Uczciwa transakcja. Uważam. Zaczyna się. Wow. Ale to przykre było. To było przykre bardzo. O, ma stronników. Odkrywanie stronników to nie... Nie. To nie poszło mu tak jak chciał. Wiecie co? Ja chyba nie zagram żadnego... Żadnej karty. Ja chyba nie zagram żadnej karty. Chcę, żeby mi pyknął ten sekret. Nie mam już sekretów, tak. Więc to jest tylko mana wydatkowana. Okej. Jedyne, co się trochę niestety przybliżyłem, to dlatego, że mam mniej kart. Ale mam pancerz. Zapomniałem o pancerzu swoją drogą. No trochę słaba sytuacja dla niego. Chciał uniknąć tych 2 punktów obrażeń, ale to naprawdę są znikome. Suchar. Ile mam kart? 7, okej. Smok!
Solaria Prime. Zmiażdżę tę twoją klikę. Niesamowite. Tam. Sporo się rzeczy dzieje, muszę powiedzieć, jak na końcówkę. Tak naprawdę gra jest mocno przeciągnięta, no bo nie mam jak go zabić natychmiast, a on z drugiej strony się broni, no, do upadłego. Prędzej mi się karty skończą niż... Trzy postole! Pięć postole! Niemalże. Wow. No Jezu, no dobra, co robimy z tym ziomkiem? To? Ile mam kart? 10. Oczywiście, że mam 10 kart. Myślę, że to jest moment na to. Kalegos jest dobrym smokiem. Niestety będę miał problem, żeby go zabić teraz w sumie. A, chociaż może nie. Zobaczymy. To jest fajne. Dobra, pytanie, co on tam ma za... Czy to jest skąd zaklęcie? Nie, to było to. Okej. Okay. To zadaje 6. Nie wiem jak dodać kolejnych 6. To zadaje 3. 3, 4. Niech będzie. 8. To jest 8. Ten koszt 0 zaklęcia jest dosyć. Co tu robić? Nieciekawy, bym powiedział. Swoją drogą. 8 i 4 i 2 potem. Nie, powinien chyba zagrać bezpiecznie. Ta. Okej, mogę Kalegosa wziąć. I to zagrywam tylko po to, żeby to stracić. Bo mam tą panią Prime. Szkoda, żeby mi się spaliła, nie? Musimy działać wspólnie dla Dalaranu. Okej. Zaczyna się robić ciekawie. Czy to jest furia wichru? To jest furia wichru. God damn it. I co teraz? Moi drodzy. To właśnie sobie odpowiedziałem na pytanie. Top deck. Aczkolwiek top deck z dwóch kart, nie? Więc to za dużo nie zmienia. Spoko. O wow! Dobierz 8 kart. Tak, to jest bardzo dobre. Okej. Okay. Co ja chcę zrobić teraz? To by było zabawne. To jest 1 i 4, więc jest za mało punktów obrażeń. Jak gościu dobierze 8 kart, to jest 1. To jest koniec, nie? 1, 2. 6, w sensie 1, 3, 6, 10, 15, 21 za 6 kart. Okej, to jest koniec, moim zdaniem. Moim zdaniem to jest koniec gry.
W bardzo niekonwencjonalny sposób gościa pokonałem. Ale działa, no. Mam nadzieję, że się ubawiliście trochę, oglądając ten mecz. Gościu walczył do końca i miał szansę wygrać tak naprawdę. Trochę bym miał mniej szczęścia i byłoby kiepsko. Nie wiem, czy chcę go dodać do znajomych. Anyways, w każdym razie mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Czegoż oczekujecie od nowego dodatku Hearthstone'a? Będą nowe karcioszki. To na pewno. Pytanie, co dalej? Może powinienem zrobić jakiś przegląd tych karcioszek? Tak, szukam odcinków, w którym mógłbym dyskusję od was uzyskać jakiś efekt wymiany zdań. Może to jest myśl. Zobaczymy. W tym odcinku to tyle. Do usłyszenia.